sprawy miasta. Proszę Państwa, porządek obrad. Tu wyjeżdża 6 terminie, tylko 7 wyjeżdża. 17. 18 są do wprowadzenia. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem punktu numer 7? 3, 6, 9, 10, 11. Kto jest Państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Kto jest za wprowadzeniem punktu numer 8? 3, 6, 9, 10, 11, 12. Dziękuję, kto przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 9? 3, 6, 9, 10, 11, 14 osób. Dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 10? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14 osób. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 11? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Dziękuję, kto się wstrzymał. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 12? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Kto jest 13? Kto jest za wprowadzeniem druku numer 13? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dziękuję, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 14. Kto jest za wprowadzeniem punktu numer 14? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem punktu numer 15? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 16? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 17? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Proszę Państwa, czy Państwo macie w sprawie wniosku o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zasiedzenie nieruchomości o nieregularnym stanie prawnym. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Ten druk będzie 18. Proszę Państwa, mam propozycję, aby projekt uchwały numer 7, projekt uchwały w sprawie wystąpienia pana Wojciecha Pasternaka, uchwały osobowego Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, przesunąć punkt 4. A później kolejne zmienia się. Jeszcze raz? Numer 7 przechodzi do punktu 4, a wszystkie inne pozostają przesunięte. Proszę Państwa, jest za, aby projekt uchwały znalazł się w pierwszym punkcie. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Kto jest Państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Panie Przewodniczący, można prosić, żeby ten projekt uchwały ludzi... Tak, projekt w sprawie budżetu ZD to jest pozycja i już... Tak, przesunąć. 12. Przesunęliśmy na pozycję 5. Kto z Państwa jest za przesunięciem się tego punktu? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję. Kto z Państwa jest ma jakieś uwagi? Więc tak naprawdę proszę przygotować cały porządku obrad. Kto jest za przyjęciem? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Porządek został ustalony. Przez pracę zarządu, zarząd odbył dwa spotkania, więc w czasie spotkaliśmy się
nawet dzisiaj chcę tam jeździć się stanąć, dlatego nasze opóźnienie to traktor jest wystawiony najdroższy samochód. Świata nie da się przejechać przez miasto. A z drugiej strony, są inżynierii, są udatni na olbrzymi terenie. Antyterroryści na autostradach i miastach sprawdzają każdy samochód. To jest po prostu nowe. Jeśli chodzi o miast, wyjazd z miasta. No ale to już przepraszam za to opóźnienie. Wracaliśmy z panią Jadwigą, z panią Dasią, z panem Sęczkiem. Zabraliśmy tam na seniora, bardzo krótko, a jechaliśmy dłużej. Jedną i z drugą stronę, no teraz tam chwileczkę się sprawdzili z tym dłużej. Proszę Państwa, ustalono z wnioskiem inwalidów ten program cały wyborczy. Jeśli ktoś Państwa będzie chciał uczestniczyć w tym szczercu, to bardzo serdecznie zapraszam. Na dyżurach bardzo ciekawą rzecz przyjąłem, bo Państwo, Pani Wyszyńska już została poinformowana o tym bezpośrednio, o po prostu degradacji wieży wariackiej. Sprawa jest tak daleko zaawansowana i nie ma tych 6 tysięcy na to, żeby znaczy, też kosztować się przystąpić natychmiast do prac. Zajmę się też też? Nie, mówię, że w środku konstrukcji drewnianej wieży tak. Wariackiej na nic. Tak, tak. To jest po prostu pytanie, które się dzieje w centrum miasta przy jakimś, nie wiem, marazmie wszystkich tych, którzy natychmiast reagować. Działania zaczęliśmy już jakieś robić w tą stronę, żeby to znalazły się te pieniądze, czy to na Komisja Kultury. Pan Krzysztof Baran, jeśli będzie uprzejmy na sprawdzić, tak jak mówiliśmy, to ten zapis księdze, który ogranicza własność miasta, jeśli to jest jakieś ograniczenie właśnie za wieży wariackiej. To jest podstawa, żeby to jest ograniczenie własnościowe, czy braku możliwości finansowania, czy SKOS może jeszcze jakieś pieniądze przydzielić na to. W każdym razie fachowo to może pan przypomnieć pani Wyszyńska, bo dla mnie są to wymienione niezrozumiałe. Możesz pasować. Wynika, że konstrukcja została zabezpieczona takim środkiem przeciwpalnym, który spowodował, znaczy wniknął w konstrukcję, ale wiąże wibrę z powietrza, a wieża wymuszona nie posiada takiego zabezpieczenia przeciwwibracyjnego, bo okna w wieży są podamykane drewnianymi okiennicami, także tam jest bezpośredni dostęp do powietrza. Trzeba zobaczyć po prostu na miejscu, wszystko.
No i trzeba poruszyć jakieś instancje i kwestia taka, bo ona to dysponuje tą wypowiedzią, bo wyża przynależy do kościoła mariackiego, ale jednocześnie jest gestii użytkowania przez miasto. No i tak z jednej strony kościół mówi, że tak nie do końca tam będzie remontował, bo ich miasto remontuje, a z drugiej strony miasto mówi, że wieża jest kościelna, w związku z czym nie się kościół martwi o stan wieży. No i trzeba po prostu tą sprawę wyjaśnić, kto jest za to odpowiedzialny i, no i podjąć te kroki. No wskazówki finansowe, bo projekty to są do wykonania na po prostu nie szybko, bo tam nie ma ich zapublikowanych historii, tylko brak środków. Proszę Państwa, czy wiadomo już jakie koszty, ile to kosztowało? To nie, na razie są koszty techniczne. Panie Przewodniczący, można jedno pytanie do spraw zarządu? Tak, tak. Ja o to spotkanie z kurią w sprawie tych nieruchomości, których własnością jest kuria, płaci śladowy, nawet miasto płaci śladowy czynsz kurii. Czy będzie to spotkanie z kurią, czy... Przedszkola. Ja powiedzieć, że byłem w stanie Zarzyckie, umówiłem się z dyrektorem czarnym i z inspektorami, którzy nasze zadania powierzone z nami tworzą. Jest taki projekt uchwały odnośnie tego, że aby przewody kominowe zostały wyremontowane. Natomiast tęknięcia budynku na pewno nie wymagają zrobienia dużo elewacji. Tęknięcia są od fundamentu, trzeba odkopać, trzeba z tego co to twierdzili, trzeba robić zaszczyki betonowe i ten koszt będzie o wiele większy. Natomiast spotkanie, mowy nie ma o takich pieniądzach. Ktokolwiek się zna, cokolwiek na budownicy nie chcą na przykład, no to nie jest sprawa elewacji, tylko sprawa fundamentu. Żeby to zrobić, na pewno to zrobimy. Jeżeli pan Czarny się zobowiązał do przeprowadzenia takiego spotkania trójstronnego między kurią, miastem i przedstawicielem od nas, aby w odpowiedni prawny sposób, ja nie mówię jaki, ale spisać porozumienie, które będzie pozwalało nam inwestować w ten budynek. Bo czynsz na poziomie 326 zł to jest to po prostu datek, ale to nie jest czynsz. To jest datek, który miasto umieszcza kurii. I plus ogród oczywiście do tego wszystkiego. Także to jest kwota śmieszna. Trzeba to w jakiś sposób taki zapisać. Czy to porozmawiać z prezydentem, który wydał tego typu zarządzenie, które w porozumieniu z Wydziałem Skarbu albo Skarbnikiem Miasta, które umożliwia nam inwestowanie w ten budynek. A to nie tylko w ten, co chodzi o kasę, prawda? Tak. Tam jest 400 zł. Tak, należy tego nie ruszajmy. Jak już o tym mówimy, to dlaczego ta była wcześniejsza taka zmiana uchwały, na którą to pan Gromow poleciało, ale zaoczyła opinię prawną z Urzędu Miasta, że nie może przeprowadzać pewnych rzeczy. I te kominy wynegocjowaliśmy, że zrobimy, natomiast ta opinia prawna, którą mam też chcemy wydać przejrzeć każdego, nie pozwalała zero jako jednostce inwestować pieniędzy. Nie wiem dlaczego tak było w tym przypadku, a nie było w przypadku Piekarskiej. Jakby zostało to wybierze tego przypadku. Piekarska na razie nic, a Piekarskiej nic nie mówi. Zjąć, żeby cicho siedzieć. Może to zapomnieli po prostu. No. To nie będzie cicho siedzieć, tylko mimo wszystko na tym spotkaniu, jak będzie to spotkanie z kurią, żeby to wybierze rzeczy poruszyć. Pójdziemy na to, pójdzie pan, prawda? No poszedł. No to dobrze. Tak jak... Ale w jakim celu poruszyć Piekarską? Przepraszam, że... Mam nadzieję, że... Ten sam problem jest. No ale... Dotrze do tego logiki tych, którzy zarządzają mieniem miasta, żeby... Możliwi tam, bo po prostu pacjenci robili remont właśnie. Tak. Tyłek nie rusza, a jak Piekarską otrzymuje pieniądze, to niech otrzymuje. No jednak jest to przeszkole na naszym terenie, dla naszych dzieci i... Na pewno nie ma zastępczego terenu. Który ani budynku na dzień dzisiejszy miasto raczej sprzedaje budynku niż wydawało. Tak, piękne tej kamienicy Barokry na 91, a 13 do sprzedania trzeci przetarg i do śmierci. No i co? A mogą być tam miejskie rzeczy, raz się trzeba tego obcinać, no ale miasto nie obcinać, ale po prostu się ciężko użytkować. No ale to inny temat. No już przechodzimy do tego projektu, druk nr 7 w sprawie